Wesołego nowego roku. W momencie publikacji tego filmu jest Sylwester, dlatego życzę szczęśliwego roku 2024. Mam nadzieję, że będzie dla Was wspaniały. No i to tyle, jeśli chodzi o nowy rok. A ja przychodzę do Was z poradnikiem, ponieważ zostałem poproszony, bym powiedział, o co chodzi w ogóle z ustawieniami, kolory, mówienie i takie inne pierdoły. A więc tak, to jest Ultimate poradnik do wszystkiego, co tutaj macie, od góry do dołu. Wszystkie ustawienia Gorilla Taga są tutaj, w tym pokoju, a głównie na tym komputerze. Mamy tutaj od opcji pierwszej do opcji trzeciej, wszystko jest tutaj opisane, tutaj są update'y rozpisane, tam regulamin. Po tych wszystkich zakładkach sobie skaczemy tymi przyciskami. No i pierwsza zakładka to jest zakładka Room. Jak sama nazwa wskazuje, tutaj wybieramy, do jakiego lobby chcemy wejść. Gdy wejdziemy do gry i wybiegniemy przez to coś, to gra właduje nas na losowe lobby, najczęściej amerykańskie. Tutaj możemy dostosować, na jakie lobby chcemy wejść, na przykład damy casual, to nie ma gonitwy, jest po prostu gadanie na przykład. Infection to jest gonitwa, są małpy, co się palą i nie. Hunt to jest takie coś, że musicie złapać osobę, którą macie na zegarku. A paintball to musicie po prostu strzelać do osób z paintballa, które tam macie na ręce, czy coś takiego. Ale jak wejść na prywatne lobby lub na lobby polskie? Na prywatne lobby wchodzi się tak. Macie tutaj room to join. Wpisujecie kod pokoju, na jaki chcecie wejść. Jeśli chcecie utworzyć własny kod, to wpiszcie coś, na co inna osoba by raczej nie wpadła. Czyli nie wiem, na przykład takie coś. I macie już własny kod. Wtedy klikacie enter i jesteście na prywatnym serwerze. Jeśli chcecie, żeby kolega do Was dołączył, to musi zrobić to samo, ale musi wpisać ten sam kod, który Wy wpisaliście i dołączyliście na ten kod. A jak dołączyć na lobby polskie? Ludzie, to jest bardzo proste. Wpisujecie, uwaga, Polska. Jeśli Polska jest zajęta, to robicie tak, Polska 1. To tyle. Jeśli Polska i Polska 1 jest zajęta, to możecie również spróbować Polska 2. Ja najczęściej gram na Polska 1. Przechodzimy do kolejnej zakładki, jest to name, czyli nazwa. Tutaj wpisujemy swoją nazwę. Możemy tutaj po prostu ją zmienić. No i tyle, i to będzie nazwa, która się wyświetla tutaj na twoim brzuchu i na tablicy. I tak właśnie inni gracze cię widzą. Kolejna zakładka, kolor. To o to też się dużo osób pyta. Tutaj możemy dostosować kolor swojej małpy. Kolory wybieramy poprzez kody. I w każdym miejscu z kolorem możemy wybrać od numeru 1 do 9. I to, jak ustawimy te wszystkie numery, da nam jakiś kolor. Zakładka turn, czyli obracanie się. Tutaj sobie wybieracie, jak chcecie się obracać. Opcja pierwsza to snap, czyli tak jakby takie coś. Opcja druga to smooth, czyli płynne obracanie się. A opcja trzecia to w ogóle się nie obracaj. Najczęściej służy to do obracania się w prawdziwym życiu po prostu. Tutaj poniżej dostosowujemy sobie numerkiem, jaką prędkość obracania chcemy mieć. Opcja mic, czyli mikrofon. Jest to bardzo ważna opcja, ponieważ kiedy dopiero zaczynasz grę, startujesz tam. Kiedy startujesz grę, nie możesz się obracać i twoja opcja mikrofonu jest automatycznie ustawiona tak, że każdy cię słyszy. Więc kiedy wejdziesz, to lepiej się nie drzyj, czy coś, nie rób dziwnych akcji, bo wszyscy ciebie słyszą i nie możesz nawet się wyciszyć. Żeby się wyciszyć, musisz zeskoczyć z góry i wejść na to drzewo po tym czymś. Potem pójść do komputera i właśnie zmienić sobie opcję. Opcja pierwsza to alt chat, czyli właśnie to, że wszyscy ciebie słyszą, to jest normalnie. Opcja druga to jest kliknij przycisk, żeby mówić. Opcja trzecia to jest kliknij, aby się wyciszyć. Chyba tutaj nie muszę tłumaczyć, o co chodzi. Ja mam kliknij, aby mówić. Kolejna zakładka. Kolejka. Tutaj sobie możemy wybrać, na jaką kolejkę gry chcemy dołączyć. Opcja pierwsza to jest zwyczajna. Dla tych nowych i także mniej zaawansowanych graczy Gorilla Taga, którzy nie wiem, po prostu grają w to mało, nie są jacyś zaawansowani w tej grze. Opcja druga jest na minigamy. Opcja trzecia, lobby dla tych zaawansowanych. Tego normalnie nie będziecie mieć. Żeby to odblokować, musicie pójść tutaj i zrobić ten wspaniały parkour. Jeśli dojdziecie już do tego miejsca, macie tutaj ten przycisk, żeby odblokować te właśnie zaawansowane menu. Jeśli to zrobicie, to możecie wtedy wrócić do tamtego komputerka, kliknąć opcję trzecią i cieszyć się grą z osobami, które trochę przedłużą czas gry dzięki swoim umiejętnościom. Opcja kolejna, czyli grupa. Bardzo mi się podoba ta zakładka. Możecie wejść ze znajomym na prywatny serwer, wszyscy usiąść przy tym komputerze,
Tutaj właśnie wybieracie sobie od 1 do 4 mapę. Kiedy wybierzecie już swoją mapę, to po prostu klikacie Enter i wszystkich twoich znajomych, którzy są w tym momencie przy komputerze, teleportuje do losowego serwera publicznego z wystarczającą ilością osób, żeby tam dołączyć voice. Jeśli cię wkurzają jakieś dziwne dzieci, co krzyczą dziwne rzeczy i zdarza się to bardzo często, albo jeśli po prostu nie lubisz rozmawiać z ludźmi i nie lubisz, jak ludzie do ciebie gadają, chociaż lepiej w tej grze mieć włączony voice chat, to możesz tutaj wyłączyć całkowicie voice chat. Jeśli dasz option 2, to nie będziesz już słyszeć nikogo. Zakładka items. W tej zakładce możesz sobie włączyć partiklesy do przedmiotów. Są to na przykład jakieś efekty specjalne, wypadają z czegoś albo coś takiego. Można też zmienić głośność instrumentów, które zostały kiedyś już tam dodane do Gorilla Taga. Credits, nie muszę chyba tłumaczyć. Te wszystkie osoby sprawiły, że gramy dzisiaj w tą grę o małpach bez nóg. Dziękujemy. Tyle. I ostatnia opcja, support. I tutaj mamy ważną opcję, nie podajcie tego kodu, co tutaj macie, nikomu. Oprócz osobom z supportu Gorilla Taga, jeśli będzie taka potrzeba. I to były wszystkie zakładki, nic tu trudnego nie ma. Szybko, speedrun, mówienia o tym. Więc jeszcze raz mam nadzieję, że rok będzie ten udany. Jeśli podobają ci się moje filmy, zachęcam do zostawiania łapki w górę, bardzo mi to pomaga, a subskrypcja to już w ogóle mi pomaga. Więc ja dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.